Dobry wieczór Państwu. Infobusko, studio Infobusko, Jarosław Kruk. Dzisiaj no, ciekawy odcinek rozmów. Zaprosiłem do rozmowy pana Michała Marońskiego, kandydata w wyborach na stanowisko burmistrza. Jesteśmy po pierwszej turze wyborów. Mieszkańcy Buzka zdecydowali, że do drugiej tory przeszły dwie osoby, pan Michał Maroński i pan Jerzy Szydłowski. Z racji tego, że ja zdecydowałem się poprzeć kandydaturę pana Michała Marońskiego, o tym później powiem, co to spowodowało, zaprosiłem pana Michała na taką rozmowę, żeby przybliżyć jego osobę sobie i mieszkańcom, jako człowieka, jako mieszkańca Buzka. Jesteśmy w gościnnych progach hotelu Gromada. Dobry wieczór, panie Michale. Dobry wieczór. Dziękuję, że przyjął pan zaproszenie. Taka konwencja tych rozmów jest zazwyczaj, że na początek przybliżamy kandydata jako osobę. Jeśli mógłby pan przedstawić się tak pokrótce, Od dzieciństwa. Urodzony w Buzku, tak? Urodzony w Chmielniku, ale z tego względu, że wtedy, kiedy mój rocznik rodził się w Chmielniku, dlatego że porodówka była w Chmielniku. Aha. Jestem od pokoleń, jestem buszczaninem. Mój tato wychowywał się w Bristolu, nieopodal. Ja dzieciństwo spędziłem na osiedlu Orła Białego, a później na osiedlu Sikorskiego. Orła Białego, które się kiedyś nazywało Świerczewskiego. Tak, kiedyś nazywało Świerczewskiego, także jestem buszczaninem z krwi i kości. A swoją przygodę z samorządem zacząłem 10 lat temu. 10 lat temu. Wcześniej pracowałem w korporacji. Ale to zaraz, to jeszcze wcześniej. Przedszkole, podstawówka, jakieś tak głębiej sięgniemy w przeszłość. Do przedszkola chodziłem tam, gdzie teraz jest przedszkole publiczne numer 1, na Glinianki. Wtedy było to przedszkole publiczne numer 1, później ono zniknęło z mapy przedszkoli buskich publicznych. Teraz nazywane potocznie Smerfusz, prawda? To kiedyś było takie przedszkole, teraz jest to przedszkole publiczne, przedszkole numer 1. Szkołę podstawową, zaliczyłem dwie szkoły podstawowe w Buzku Zdroju ze względu na przeprowadzkę rodziców. Chodziłem do szkoły podstawowej numer 1 do 4 klasy, a później chodziłem do szkoły podstawowej numer 3. Byłem pierwszym rocznikiem, który otwierał szkołę numer 3, wtedy czwórkę, ponieważ ta szkoła publiczna znajdowała się w obecnej bibliotece. No i byłem też pierwszym rocznikiem, który miał pierwszą komunię świętą w parafii Bożego Ciała. To jeszcze na ławkach, praktycznie na placu budowy, bo tak to wtedy wyglądało. Później liceum ogólnokształcące, no to wiem, bo jesteśmy obaj w stowarzyszeniu absolwentów liceum imienia Tadeusza Kościuszki. Następnie studia prawnicze i jednocześnie pracowałem, bo studiowałem zaocznie, pracowałem i właściwie zacząłem, aktywnie zawodowo jestem od 20 roku studia życia. Studia prawnicze w Rzeszowie, tak. Mhm. I to był wydział? Wydział prawa, prawny. Wydział prawa administracji, kierunek prawo. Czyli tak pokrótce poznaliśmy drogę taką edukację. Edukacyjną, tak. I później po studiach zaczęła się praca, tak? To znaczy zacząłem pracować już na studiach. Zacząłem pracować na pierwszym roku studiów, mając lat 20. Natomiast na piątym roku studiów założyłem działalność gospodarczą. Założyłem pierwszą firmę, znaczy pierwszą jedyną firmę, którą prowadziłem przez 8 lat. Zapytam, ile pan kandydat ma lat? 44 będę miał lada dzień. Aha, 44, a tą działalność dlatego pytam, bo ja podobną ścieżkę życiową i taką zawodową, edukacyjną, tą działalność, kiedy pan założył, to w latach 90. Mając w 2004 roku, aha, mając 24 lata. Aha, no jest pan młodszy, tego jedno pokolenie ode mnie. W każdym razie, czyli cenne doświadczenie powiem, bo ja też prowadząc przez wiele, wiele lat własną działalność gospodarczą, często byłem poirytowany, jeżeli szedłem do urzędów i miałem kontakt z urzędnikami, którzy nigdy nie prowadzili działalności. To jest po prostu, takie osoby w ogóle nie rozumieją problematyki, z którą się styka przedsiębiorca, osoba prowadząca działalność. Zgadza się. Warto takie doświadczenie mieć, to akurat u pana jest, tak? To dobrze. Co dalej? Później wspomnę,
Spotkaliśmy się też na Niewie Partyjnej w 2006 roku, bo akurat ja to zapamiętałem, tak. To na debacie było poruszone. Wtedy pan Jerzy Szydłowski był szefem struktur powiatowych. Zawsze kojarzę pana, że pan blisko pana Jerzego był. Wtedy tak, wtedy miałem taki epizod w życiu. Faktycznie w tych strukturach byłem, natomiast później stwierdziłem, że ważniejsze jest dla mnie samorząd niż działalność partyjna i jakby od tamtej działalności takiej stricte partyjnej, ideologicznej raczej trzymam się z daleka. Uważam, że im mniej polityki w samorządzie, to tym lepiej dla samorządu, natomiast rola samorządowca jest tak, że musi umieć nawiązać dialog i porozumieć się z każdym wojewodą, marszałkiem, niezależnie od tego, z jakiego ugrupowania są, bo wydaje mi się, że tutaj na tym szczeblu takim naszym samorządowym, gminnym, to ta polityka nie powinna mieć większego znaczenia, bo tutaj liczy się przede wszystkim ta nasza lokalna działalność i mieszkańcy danej gminy. I to powinien być ten taki wyznacznik, gdzie wydaje mi się, taka jest rola samorządu i na tym etapie tak to powinno funkcjonować. A tak bardziej całkiem do samorządu, kiedy pan wszedł? Do samorządu. Bo jako pierwszy to było w strukturach gminy KZC Poniedzie, tak, prawda? Tak. 10 lat temu, dokładnie w 2014 roku zostałem powołany jako zastępca przewodniczącego zarządu KZC Poniedzie w Busku-Zdroju. Później zostałem przewodniczącym zarządu KZC Poniedzie w Busku-Zdroju i tak pracowałem przez 5 lat. To jest związek dwóch gmin. Był związek dwóch gmin, bo już nie funkcjonuje, ale zasady budżetowe opierały się o zasady dotyczące jednostek samorządu terytorialnego. Czyli tak samo tworzyło się budżet, jak tworzy się budżet gminy. Analogia do gmin. Dokładnie tak samo. Te same przepisy nas obligowały. Natomiast w KZC miałem budżetu 10 milionów, natomiast budżet gminy to jest 160 milionów. Duża różnica. Ale zasady podobne. Ale zasady są dokładnie takie same. Więc na tym etapie już poznałem, w jaki sposób tworzy się struktury budżetu jednostek samorządu terytorialnego, bo sam musiałem ten budżet tworzyć i tak naprawdę też za niego odpowiadałem przed Regionalną Izbą Obrachunkową. I w pewnym momencie, w 2019, jeśli dobrze pamiętam, notatek, nominacja na wiceburmistrza. Tak, dostałem propozycję od burmistrza Waldemara Sikory, czy nie zostałbym zastępcą jego w Urzędzie Miasta i Gminy. Przyznam się szczerze, że to też była taka decyzja dla mnie dość zaskakująca i też musiałem się bardzo mocno z nią rozważyć, ale stwierdziłem, że przyjmę to wyzwanie i jak najbardziej zgodziłem się na pełnić funkcję zastępcy burmistrza miasta i gminy Busku. Wtedy, przypomnę, ja akurat pisałem o tym już artykuły, Info Busko było aktywne, była taka sytuacja, że wiceburmistrz Radosz poszedł na emeryturę, a wiceburmistrz Tomasz Mierzwa, tam był konflikt, tak powiem, interesów w cudzysłowie, został radnym powiatowym i kwestia utrzymania mandatu, będąc radnym, nie mógł być wiceburmistrzem, prawda? Tak, dokładnie. No, pojawił się... Dostał jakby inny zakres obowiązków inwestycyjnych, taki jakim zajmuje się do dzisiaj. I pojawiła się potrzeba, po prostu był wakat na stanowisku wiceburmistrza i dostałem taką propozycję. Czyli 2019, mamy 2024, licząc tak latami, to już jest 5 lat na stanowisku wiceburmistrza. No to szmat czasu, można powiedzieć, jeżeli chodzi o przygotowanie, no bo teraz objęcie stanowiska burmistrza, ewentualnie jeżeli mieszkańcy docenią pana walory i pana osoby i zagłosują na pana, pan wygra w tych wyborach, to problematykę i jakby warsztat pracy ma pan opanowany, tak? To znaczy w przypadku takiego rozstrzygnięcia wyborów, gdzie mieszkańcy, jeśli zaufają, mieszkańcy wybiorą mnie na burmistrza na kolejną 5-letnią kadencję, to tak naprawdę zaczynam pracować na drugi dzień po zaprzysiężeniu. Dlatego, że znam specyfikę tej gminy, wiem, jak to skomplikowany jest organizm, poznałem tą pracę od podstaw i poznałem tę gminę od podstaw i problematykę, która się w niej znajduje. I wiem, jak zacząć pracę od pierwszego dnia, tak, żeby pewne rzeczy nabrały nowego rozpędu. Czyli nie będzie wstrząsów, będzie płynne jakby takie przejście. To znaczy pewne wstrząsy muszą być, bo pewne rzeczy wymagają bardzo, bardzo szybkiej reakcji, bardzo, bardzo stanowczych kroków. Natomiast ja wiem, gdzie te błędy i niedociągnięcia są. Wiem, które rzeczy należy w pierwszej kolejności zmienić, które należy kontynuować. Na pewno wiedza, którą zdobyłem, pozwala mi na to, żeby zająć się pracą od pierwszego dnia i nie tracić zbędnego czasu.
jest różnica między burmistrzem a zastępcą burmistrza miasta i gminy. Mhm. Burmistrz powierzył mi pewien zakres obowiązków, pewien obszar, w którym powinienem się poruszać, w którym się poruszałem i wydaje mi się, że z tego swojego obszaru wywiązałem się w miarę solidnie, tak przynajmniej starałem się wywiązać. Mhm. A dzięki mojemu zaangażowaniu powstał m.in. pierwszy publiczny żłobek w Busku-Zdroju, mhm. Maluch-Holandia, który teraz liczy 73 miejsca. Powstało publiczne przedszkole numer 1 w Busku-Zdroju, powstała Młodzieżowa Rada Miasta. W tym momencie pozyskaliśmy również 1,5 miliona złotych na świetlicę środowiskową. I to są tak naprawdę działania w takim obszarze miękkim, który był kiedyś jakby... Zaniedbany? Trochę zaniedbany, tak. Mhm. Wydaje mi się, że trochę zaniedbany. Szliśmy bardziej w inwestycje takie bardziej infrastrukturalne, a mniej w te inwestycje w człowieka. Ja z racji tego, że ta polityka społeczna zawsze była mi bliska, starałem się w tym zakresie wywiązywać i dzięki temu kilka milionów złotych udało się w ostatnich latach pozyskać, ale dzięki temu są wymierne efekty i mamy kolejne projekty, które są w przygotowaniu. Mamy kolejny projekt na klub seniora, który za chwilę zostanie ogłoszony nabór. Mamy kolejne projekty na świetlice środowiskowe, ale trochę opierające się o świetlice wiejskie, czyli aktywowanie tych świetlic wiejskich. No właśnie, chodzi o to, bo bardzo wiele osób zarzucało, że są odnowione świetlice, ale dostęp do tych świetlic jest ograniczony. No to jest jedna z rzeczy, którą chciałbym zmienić. Przede wszystkim dostęp do świetlic wiejskich, czy dostęp do strażnic OSP powinien być udostępniony dla mieszkańców, dla lokalnych społeczności, bo to tak naprawdę dla nich są te obiekty. To nie jest obiekt dla urzędnika, dla urzędu, tylko to jest obiekt dla lokalnej społeczności, bo tam toczy się to życie kulturalne i ono powinno być wspomagany jak najbardziej, w jak najszerszym zakresie właśnie przez urzędy, przez burmistrza, przez Radę Miejską. I to jest taki kierunek, który bardzo, bardzo mocno chciałbym podkreślić. Chciałbym, żeby to zaczęło żyć i funkcjonować. Świetlice muszą żyć, ale one będą żyć tylko i wyłącznie dzięki społeczności lokalnej. Dzięki kołom gospodyń wiejskim, dzięki strażakom OSP, druhom OSP, którzy też powinni mieć dostęp do remis, gdzie jak się okazuje, wiele zostało zbudowanych przez ich ojców czy dziadków. Tak, jest sytuacja. A jak już jesteśmy na terenie wsi, właśnie rozmawialiśmy tutaj z panią Anią, która pracuje w tym, mieszka na jednej z wsi w gminie Busko i mówi, że jest problem z gazyfikacją. I pamiętam, rozmawialiśmy w trakcie rozmów, bo ja udzielając poparcia panu Michałowi, no to poprzedzone było kilkoma godzinami rozmów i analizy. I tamten temat też był poruszany. W czym jest problem z gazyfikacją wsi? Znaczy z tego, co zdążyłem ustalić, problem polega na tym, że stawki, które są za opłaty w infrastruktury w pasach drogowych czy w pasach gminnych są zbyt wysokie i w przypadku dwa czy trzy przypadki były takie, że inwestor, który miał tą nitkę gazową położyć, stwierdził, że staje się ta inwestycja dla niego nieopłacalna przy tak wysokich stawkach. Uważam, że w tym przypadku trzeba bardzo mocno przyjrzeć się temu i zweryfikować, czy jest to zasadne, żeby w przypadku, kiedy ma być prowadzona inwestycja, która nie jest prowadzona przez gminę, bo gazyfikacja nie jest zadaniem własnym gminy, to spółka musi sama sobie określić, jaki obszar chce gazyfikować, ale jeśli stoi na przeszkodzie właśnie ta opłata, to uważam, że należy ją bardzo mocno zweryfikować, obniżyć albo znieść w przypadku, gdy w grę wchodzi inwestycja dla mieszkańców. No, dobro publiczne, dobro mieszkańców. Czyli jest szansa, że tak reasumując, że proces gazyfikacji ruszy, mimo że no, odgórne tam unijne powiedzmy są zawirowane, jeżeli chodzi o gaz. Jeśli chodzi o tego typu inwestycje, uważam, że gmina powinna stać po stronie mieszkańców i w takich kwestiach weryfikować pewne zapisy czy pewne opłaty, bo jeśli ma to być przeszkodą do gazyfikacji, jedyną przeszkodą do gazyfikacji danej miejscowości, to należy tą przeszkodę zlikwidować. Gmina nie musi na wszystkim zarabiać, prawda? A jeśli już, to nie tak duże pieniądze, które blokują rozwój, tak? No zgadza się. Powiem, teraz byliśmy na spotkaniu w BSTK, o 18 godzinie było spotkanie z mieszkańcami. Było szereg pytań ciekawych. Ja sobie pozwolę powtórzyć kilka z tych pytań, które tam były zadane, bo one się pokrywają na przykład z tymi punktami programowymi, które ja jako kandydat na burmistrza też przedstawiałem. I tu były u pana Marońskiego też były podobne. Kwestia zbudowania komunikacji miejskiej, prawda? Poszerzenia, bo to, co pan mówił teraz w BSK, że
częściowo namiastka taka komunikacji miejskiej, to jest na bazie linii 208, tak, która przejeżdża przez Błusko, prawda? Tak, tak, tak. I jest szansa, jest możliwość zbudowania, jest pomysł jakby, albo zielone światło na zbudowanie komunikacji miejskiej, później komunikacji gminnej. To znaczy my tak naprawdę od dwóch, trzech lat staramy się tą komunikację miejską i podmiejską odbudowywać, też dzięki środkom z Urzędu Wojewódzkiego. Natomiast, więc zbudowaliśmy sobie pewną bazę, czy pewną mapę połączeń komunikacyjnych, które są bardziej rentowne, czyli bardziej, więcej mieszkańców tymi liniami jeździ, a takie, które są, powiedzmy, gdzie jeździ samo powierzchnia, mniej uczęszczane. Więc wiemy, gdzie należy te połączenia odbudować. Kwestia jest taka, że rozpoczęliśmy nieoficjalnie wstępne rozmowy z dwoma operatorami, którzy mogliby świadczyć tego typu usługi na zasadzie pojazdów niskopodłogowych. 208 to jest jeden z tych przykładów, ponieważ my też zabiegaliśmy dość długo o to, żeby ta 208, ona się kończyła, trasa 208... 208 to jest MPK Kielce. Tak, tak, tak. Trasa kończyła się na Chmielniku i bardzo długo zabiegaliśmy o to, żeby tą trasę wydłużyć do Błuska. Jak się udało ją wydłużyć do Błuska, to poszliśmy o krok dalej i też właśnie w porozumieniu z MPK Kieleckim stwierdziliśmy, że być może jeśli już dojeżdża MPK do Błuska, to może zróbmy tą pętlę po Błusku, żeby zrobić ten namiastek tej komunikacji miejskiej. No i powiem, tu się że sprawdza. Szereg osób, dużo osób z tego korzysta. Tak, dużo osób z tego korzysta i też dodatkowo w tym roku dołożyliśmy przystanków, bo też mieszkańcy przychodzą do nas i na przykład wnosili o to, że przejeżdża 208 koło jakiegoś przystanku i nie zatrzymuje się, no bo oni go nie mieli na mapie. Rozumiem. Więc staramy się to rozbudowywać. Jest to baza do tego, żeby można było tą komunikację miejską odtworzyć, czy na bazie MPK Kieleckiego, czy na bazie innego operatora, ale w taki sposób, tak jak byśmy oczekiwali, jak oczekiwaliby mieszkańcy, czyli wprowadzić tą miejską komunikację. Generalnie w konsultacje te rzeczy, które będą powstawać, będą w konsultacji z mieszkańcami według tych sygnałów, które od nich płyną. Zgadza się. Ja powiem, że rozmawiałem przed wyborami z panem Bogdanem Latosińskim, on jest przewodniczącym Rady Nadzorczej i on jest otwarty. Mówi, bardzo chętnie porozmawia, pomoże, mają duże doświadczenie w kwestii zbudowania tutaj siatki połączeń. Autobusy kierowców mają, więc myślę, że ten temat będzie da się zrealizować szybciej niż później. No tak, znaczy to jest temat, który też przejawiał się i w moim programie wyborczym, i w pana programie wyborczym, i w programie wyborczym pana Pawła Sarny. Bo to jest temat, który jest jednak przez mieszkańców wymagany i jakby oni też wskazali, że to jest ten kierunek, który powinien być zrealizowany w najbliższej kadencji. A wiemy, jak go zrealizować, dlatego że już pewną bazę sobie do tego przygotowaliśmy. Panie Michale, jak już pan wspomniał o moim programie, o programie pana Pawła Sarny, powiem tak, wrócę do kwestii udzielenia poparcia. To była dla mnie bardzo trudna decyzja, nie ukrywam, bo poznawszy wyniki pierwszej tury wyborów, powiedziałem, no trudno, przygoda wyborcza, skoro nic nie wyszło z tego, została jakby. I raczej nie będę głosował, bo wszyscy wiedzą, że byłem jednym z głównych krytyków zarówno pana Sikory, pana Marońskiego, i radnych tak samo, w tym między innymi pana Szydłowskiego, generalnie nie będę już mówił po nazwiskach, ale radnych. Jedną z rzeczy, które mnie irytowały, to była kwestia wstrzymywania się od głosu. I sobie pierwsza reakcja, że nie będę głosował w tych wyborach w drugiej turze, no bo ani jeden, ani drugi kandydat to nie jest kandydat z mojej bajki. Jednak zestawiwszy te rzeczy, czyli wstrzymywanie się na sesjach w kwestiach trudnych, skoro ja to krytykowałem, stwierdziłem, że no, nie może tak być, trzeba podjąć decyzję albo jeden, albo drugi. Skoro mieszkańcy wybrali te dwie osoby, że te dwie osoby wchodzą do finału, do drugiej tury, muszę dokonać wyboru. I analizując, pan Michał zwrócił się do mnie z propozycją udzielenia poparcia. Odbyliśmy kilkugodzinną rozmowę, przedstawił jakby swoją wizję miasta. Znając pana Michała i pana Jerzego Szydłowskiego na przestrzeni lat, doceniłem komunikatywność, ale też otwartość na rozmowę u pana Michała. I doceniłem, no, poznałem jakby szereg takich
wizji na Busko, których wcześniej nie znałem. Będąc z boku, nawet jako dziennikarz, mimo wszystko nie znałem. I stwierdziłem, że pan Michał jest otwarty na dialog, otwarty na rozmowę, na negocjacje, że udzielę tego poparcia panu Michałowi. Powiem, mam nadzieję, że nie będę żałował w przyszłości tego wyboru. Także stąd się wzięło moje poparcie dla pana Michała, z racji tego, że trzeba podjąć tę decyzję i dlatego mówię, zachęcam wszystkich, żeby poszli do wyborów, dobrze się zastanowili, wybór nie jest trudny, a obydwie kandydaci mają dużo zalet, no ale może wygrać tylko jeden. Także to była taka dygresja odnośnie udzielania poparcia, bo no, jest sprawa szeroko komentowana. Jeszcze tam był temat poruszany ciał doradczych burmistrza. To też, jeżeli mógłby pan, panie Michale, rozwinąć ten temat. Chodziło o Młodzieżową Radę Miasta między innymi. I... Tak. To się wszystko bierze z tego pierwszego punktu mojego programu wyborczego, czyli te partycypacje mieszkańców w kierunkach rozwoju gminy i to, co, czego wydaje mi się zabrakło w ostatniej kadencji, czyli tego dialogu z różnymi grupami społecznymi, które... Z mieszkańcami. Będzie pan otwarty na rozmowy z mieszkańcami? Zawsze byłem otwarty na rozmowy z mieszkańcami. Nigdy nie było takiej sytuacji, że ktoś nie przyszedł do mnie, nie został wysłuchany w tych kwestiach, w których mogłem pomóc. Zawsze starałem się pomóc. Nie zawsze to się udawało, bo nie zawsze pewne rzeczy zależały ode mnie. Czasem nie były to zadania nawet gminy, ale zawsze starałem się każdego wysłuchać. Natomiast wydaje mi się, że bardzo mocno powinno wybrzmieć w przyszłej kadencji nowego burmistrza dialog z różnymi grupami społecznymi. I mówię tutaj o Młodzieżowej Radzie Miasta, którą mogę też powiedzieć, byłem inicjatorem powstania Młodzieżowej Rady Miasta w mijającej kadencji, ponieważ zawsze uważałem, że... Reaktywacja, bo pierwszą młodzieżową... Tak. Ona była, kiedyś była, ale musieliśmy podjąć zupełnie nową uchwałę. Wydaje mi się, że... Znaczy ja zawsze dążyłem do tego, że młodzież powinna mieć swoje miejsce i swój głos. Młodzież powinna się też umieć wyrazić to, czego oczekuje. Trzeba przygotować młode kadry. Dokładnie, ale też jako ważna grupa społeczna. Tak samo jeśli chodzi o Radę Seniorów. Uważam, że też sprawy seniorów są bardzo istotne i też ktoś musi nam te sprawy naświetlić. A kto nie lepiej by to zrobił niż seniorzy. Tak samo jeśli chodzi o Radę Przedsiębiorców. Naprawdę wydaje mi się, że trzeba powrócić do modelu, kiedy burmistrz ma pewne ciała doradcze, czy jest to Rada Seniorów, czy jest to Rada Młodzieżowa, czy jest to forum przedsiębiorców, czy jest to chociażby, nie wiem, Rada Dialogu Społecznego, ale są to ciała, które powinny być bardzo mocno, powinna być bardzo mocna komunikacja burmistrza z mieszkańcami, z poszczególnymi grupami społecznymi. Przedsiębiorcy stanowią bardzo ważną grupę społeczną i tak naprawdę urząd generalnie z każdą grupą społeczną powinien współpracować. No właśnie, jeżeli już przedsiębiorcy i ten, kwestią taką podstawową często są podatki. Ja w moim programie też poruszałem temat stawek od środków transportu. Czy jest możliwość na obniżenie, na rozmowę, dialog z tymi właścicielami firm transportowych, żeby troszkę ulżyć te obciążenia podatkowe? To znaczy powiem tak, jeśli chodzi o akurat o ten podatek, to ja jestem zwolennikiem obniżenia tego podatku, dlatego że podwyższenie go pokazało, że tak naprawdę nam odpłynęło nam sporo z budżetu gminy, ponieważ te firmy rejestrowały się poza granicami gminy Busko-Zdrój. Uważam, że ten podatek powinien być mocno zweryfikowany. Natomiast to jeśli chodzi o podnoszenie podatków zajmuje się Rada Miejska. To Rada Miejska ustala stawki podatku, Rada Miejska ustala ceny za śmieci, więc to tak naprawdę rola nowej Rady, żeby utrzymywać te podatki na możliwie niskim poziomie, tak jak długo się da. Wiadomo, że gmina to też finanse publiczne, a finanse publiczne to bilansowanie między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. Staramy się te wydatki, powinniśmy się starać te wydatki tak bilansować, żeby one wychodziły na zero, tak, że tak powiem. To teraz wejdę w jedną taką kwestię, którą zamierzałem rozpocząć tę rozmowę. Pytanie, które jest powtarzane, bo teraz tak, w rozmowie ze mną, tak jak się zastanawia nad udzieleniem poparcia, roztoczył pan taką wizję miasta, teraz też kreśli pan tak jakby przyszłość miasta, i jest pytanie, dlaczego pan tego nie wdraża? No i w tym momencie pojawia się osoba burmistrza Waldemara Sikory. Burmistrz Waldemar Sikora nie zdecydował się startować w tych wyborach.
I z tego, co mi wiadomo, odchodzi na emeryturę. Wspominał Pan to na tym spotkaniu, bodaj to padło wczoraj na błyskawianinie roku. Jak wygląda sprawa? Bo wszyscy się pytają, albo zastanawiają, albo podejrzewają, że burmistrz Sikora będzie aktywnie działał, mimo że nie już nie jako burmistrz, ale będzie aktywnie działał, miał wpływ na to, co się dzieje w gminie, będzie miał wpływ na Pana osobę, jeżeli Pan zostanie burmistrzem, bo to są oczywiście przymiarki. Wyborcy i werdykt 21 kwietnia pokaże, kto zostanie burmistrzem. To znaczy tak, pierwsza sprawa to jest taka. Burmistrz Sikora podjął decyzję o odejściu na emeryturę. Rozmawialiśmy na początku roku. Poinformował mnie o swojej decyzji. Zapytał się mnie, czy jestem gotowy startować na burmistrza miasta i gminy Busko-Zdrój. Stwierdziłem, że tak, ponieważ 5 lat jako zastępca pokazało mi w sposób, w jaki funkcjonuje gmina. Uważam, że mam bardzo dużo pomysłów, które nie zostały w jakiś sposób zrealizowane do tej pory. Natomiast ja szanuję tą decyzję. Szanuję decyzję burmistrza. Mam do burmistrza Waldemara Sikory, wbrew temu, co gdzieś tam te różnice między nami są, mam do niego ogromny szacunek. Natomiast nie było nigdy w planach powoływania go na mojego zastępcę. Mhm. Burmistrz odchodzi na emeryturę, kończy trzecią kadencję. Uważam, że, będę to podkreślał, uważam, że zostawia Busko w dobrej kondycji zarówno wizerunkowej, jak i finansowej. Natomiast moje spojrzenie na sprawy gminy odbiegają od tego, od tej ostatniej kadencji, którą prezentował burmistrz Waldemar Sikora. Mogę pozwolić sobie na takie moje wtrącenie. No ja oceniam akurat bardzo krytycznie. Wiem, bo to też... Co dawałem wyraz w moich publikacjach na InfoBusko, no ale to, jak to się mówi, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, może z perspektywy gminy. To inaczej wygląda. Jest wiele rzeczy, które zostało zrobione dobrze. Są też rzeczy, które zostały zrobione źle. Ja tego nie ukrywam. W pewnych kwestiach miałem bardzo duże rozbieżności między mną a moim szefem, ale no to jakby on był szefem, on podejmował decyzję. Ja rozumiem. No i kwestia, znam charakter pana burmistrza Sikory, więc to jest osoba, która... No... Kwestia ustawy o samorządzie gminnym jasno precyzuje, kto ma jakie zadania. Są dwa organy, jest burmistrz i jest rada miejska. Tam nie ma takiego organu jak zastępca burmistrza miasta i gminy. Ja dostałem pewien zakres obowiązków, z którego starałem się wywiązywać jak najlepiej. Dzięki mojej pracy pewne rzeczy zostały zmienione, pewne rzeczy pojawiły się nowe. No przede wszystkim tak naprawdę jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego, że udało się w końcu publiczny żłobek w Busku otworzyć, bo to była rzecz, o której jak ja przyszedłem do samorządu, to wszyscy mówili, że w Busku żłobek jest niepotrzebny, co było bardzo dużym błędem. Udało się to zrobić. Natomiast ja prezentuję troszkę inną wizję, przede wszystkim otwarcie na mieszkańców. To jest nowe otwarcie. To jak rozmawialiśmy, przecież też niejednokrotnie się nie zgadzaliśmy w różnych kwestiach. No, bardzo często. Bardzo często nawet. Nawet bardzo często. Natomiast kwestia jest taka, że to, co proponuję, to jest zupełnie nowe otwarcie. Mhm. To nie jest kontynuacja tej polityki w pewnym zakresie, ale to jest zupełnie nowe otwarcie przede wszystkim na mieszkańców miasta i gminy Busko-Zdrój. Chciałbym, żeby mieszkańcy czuli się współgospodarzami tego miasta. Chciałbym, żeby mieszkańcy sołectw czuli się gospodarzami Świetlic, żeby druhowie OSP czuli się gospodarzami we własnych strażnicach OSP. Tego otwarcia zabrakło i uważam, że to otwarcie powinno być w tym kierunku. Myślę, że mieszkańcy na to czekają właśnie. Myślę, że tak, bo dali temu wyraz i to są też kwestie naprawdę wielu rozmów z mieszkańcami, którzy bardzo mocno podkreślali to na różnych spotkaniach, że oni chcieliby, no, żeby ktoś się z nimi liczył. Ja zawsze liczyłem się ze zdaniem innych, nawet jeśli ono było krytyczne. Zresztą to też jest jakby dowód na naszą teraźniejszą rozmowę. Nigdy nie bałem się krytyki, zawsze z krytyki uważałem, że i krytyka jest potrzebna, krytyka konstruktywna jest potrzebna, bo ona tak naprawdę motywuje nas do tego, żeby poprawić pewne niedociągłości, o których może sami zapominamy. No tak. Było o żłobku, a taki temat był poruszany pracy. Ja wielokrotnie to wspominałem, albo od samego początku, że jest potrzeba tworzenia miejsc pracy poza sferą uzdrowiskową. I w rozmowie, gdy rozmawialiśmy na temat poparcia i dzisiaj chyba też na temat w PSCK padło takie krótka informacja, że będzie powstawał zakład pracy przy drodze krajowej, tak? Można tak, znaczy to są bardzo wstępne rozmowy z inwestorem, które się już rozpoczęły. Pojawia się
duży producent, który ma zamiar otworzyć zakład produkcyjny, oczywiście to jest zakład produkcyjny, który będzie zgodny z tym, co my mamy, czyli uzdrowisko. No tak, no, to jest warunek podstawowy. To jest warunek podstawowy. Wiadomo, że tutaj nie ściągniemy tutaj fabryki, nie wiem, mebli, czy fabryki opon, tak, czy jakiegoś dużego zakładu produkcyjnego. Natomiast jest taki inwestor, który w tym roku ma zamiar rozpocząć budowę zakładu. On też zatrudni tam kilkaset osób, bo to jest zakład, który zatrudni ponad setkę osób. Natomiast, to dużo warunków. Natomiast, tak, natomiast po pierwsze, my musimy bardzo mocno korzystać z tego, co mamy, czyli z uzdrowiska. Zakłady, które się pojawiają, czy zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, nowe, które się pojawiają, to są zakłady, które też dają miejsca pracy mieszkańcom, więc tutaj jakby wokół tego zawsze Łusko jest, było i będzie uzdrowiskiem. Natomiast jeśli mamy możliwość otworzenia pewnych terenów inwestycyjnych, tak, żeby ściągnąć tam inwestorów, którzy będą w stanie tworzyć zakłady pracy zgodne, których profil będzie zgodny z ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, to powinniśmy to robić. Ponieważ powinniśmy być też jako gmina otwarta na przedsiębiorców, też również tych z zewnątrz. No to są dodatkowe też miejsca pracy, dodatkowe wpływy do budżetu gminy. Zgadza się. Jak już jesteśmy przy inwestorach zewnętrznych, podczas spotkania w BSTK padło pytanie o basen letni i odpowiedź była, że taki basen powstanie niebawem, że łopata pierwsza zostanie wbita. Tak. Można troszkę więcej... To jest też inwestor, który zdecydował się zainwestować właśnie w Busku swoje środki i w Busku utworzyć po pierwsze miejsca pracy przez budowę dużego kompleksu i również basenów otwartych. My mieliśmy w strategii naszej, mieliśmy coś takiego jak baseny otwarte, natomiast no, skoro pojawia się prywatny inwestor, który to zadanie zrobi za nas, no to nie ma sensu, żeby powielać dublować tego. Można te pieniądze spożytkować na inne cele. Czyli jest szansa, że baseny w Busku w strefie zdrojowej powstaną i to dość szybko. I to myślę, że w najbliższym czasie. Ja mam teraz kilka pytań, bo jak powiedziałem paru osobom, że przeprowadzę taki wywiad z kandydatem na burmistrza, przekazano mi kilka pytań, jeżeli mogę zadać. Tak, proszę. Pytanie, czy wdroży Pan plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Busko-Zdrój, co wiąże się z totalną zmianą komunikacji w mieście i bardzo utrudni prowadzenie działalności gospodarczej w Zdroju. Uchwałą numer 61/801/2023 z 19 października 2023 zobowiązano burmistrza do złożenia wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia i co dalej. To generalnie chodzi o ten Zielony Ład i kwestię komunikacji w Zdroju, jeśli można coś na ten temat. To znaczy tak, dokument, który przede wszystkim polityka klimatyczna Unii Europejskiej wymaga takiego dokumentu przygotowania przez wszystkie samorządy w Polsce. To nie jest dokument, który my przygotowujemy sami. To po pierwsze. Po drugie, ten dokument jest cały czas włożony do konsultacji i cały czas można do niego zgłaszać swoje uwagi. Aktualnie, tak. Natomiast po trzecie, to będzie dokument, którego ostateczny kształt będzie przyjmowała nowa Rada Miejska. Więc tak naprawdę to jest na tym etapie ja też o pytania o ten tak zwany Zielony Ład dla Buzka dostaję cały czas przez swoje social media i też tak naprawdę zachęcam do tego, że osoby, które jakby pytają się o to, żeby też same złożyły swoje własne uwagi, ponieważ to jest dokument wyłożony do konsultacji. A tak jak mówię, moim naczelnym, pierwszym punktem, na który opiera się cały program wyborczy, są właśnie te konsultacje z mieszkańcami, żeby wsłuchiwać się w pewne kwestie, które płyną właśnie z głosu mieszkańców. Jeżeli chodzi o ten Zielony Ład i komunikację w Zdroju, to tutaj takim najbardziej kontrowersyjną sprawą jest połączenie, czyli ulica Wareńskiego, ulica Parkowa, połączenie między przejazd między BSTK a Bristolem. Teraz jest tam ruch dopuszczony i właśnie na tym spotkaniu w BSTK było mówione, że tam jest strefa zamieszkania, czyli ograniczenie 20 km, prawda? Tak. I że jest to był głos, że jest słabo oznaczone, bo rzeczywiście generalnie to, co Pan mówił podczas spotkania, że jeżdżąc na tym odcinku od 20-30 lat, ludzie jeżdżą instynktownie w pewien sposób, że powinno być chyba wyraźniejsze oznakowanie. Tak, no z tego co wiemy, zgłaszaliśmy projekt organizacji ruchu, zatwierdza starostwo powiatowe. My staraliśmy się to... Czyli to nie jest wszystko w gestii gminy, No nie, tak? Tutaj nie wszystko jest w gestii gminy.
my mamy tego świadomość, staraliśmy się, żeby to oznakowanie było, a nawet wnosiliśmy o to, żeby to oznakowanie było bardzo mocno widoczne i bardzo mocno podkreślona ta zmiana organizacji ruchu, bo jest to znacząca zmiana organizacji ruchu. Natomiast no, taki projekt został uzgodniony, jaki został, tak jak takie znaki mamy stawione, na jakie nam zezwoliło starostwo powiatowe. Sam fakt zmiany tej organizacji ruchu wziął się z tego, że w momencie, kiedy otworzyliśmy tężnię, ruch turystyczny w Busku wzrósł bardzo znacząco. I to jakby też wszystkie obiekty hotelowe jakby bardzo chwalą sobie to posunięcie. Uważają, że to tak naprawdę zmieniło też sposób postrzegania Busko już nie przez pryzmat NFZ-u, ale przez pryzmat tego turysty krótkoterminowego, o którego tak długo walczyliśmy, ale to spowodowało też wzmożony ruch pieszy niestety na tym odcinku i tak by stąd ta zmiana organizacji ruchu. Aczkolwiek uważam, że ona powinna być jeszcze bardziej podkreślona i zaznaczona, bardziej wyraziste, bo faktycznie, że mieszkańcy no, mogą jeździć tutaj tak, na tak zwaną pamięć. Tak? Wrócę do tych pytań. Kolejne pytanie to lżejszego kalibru. Kiedy się pojawią na ulicach Buska znaki Uwaga Jeże? Rzeź Jeże w Busku jest potworna. No przyznam się szczerze, że to też słyszałem o tym właśnie ostatnio, była taka uwaga. Myślę, że to jest, no raczej nie jest to zbyt skomplikowane, jeśli chodzi o tego typu tabliczki informacyjne, bo nie możemy mówić o znakach drogowych. Wydaje mi się, że jak najbardziej zasadny, jak najbardziej do wprowadzenia. No to jest też bo to boli, jak się widzi te bardzo pożyteczne stworzenia rozjechane na ulicy. I jeszcze jedno pytanie. Ostatnie z tej serii pytań. Jak długo jeszcze będzie puszczany Vivaldi w Parku Zdrojowym? Czyli z tego, co rozumiem, już chyba kilka lat melodie Vivaldiego umilają życie w parku. Czy jest pomysł, żeby zmienić repertuar? Był taki pomysł, żeby zmienić ten repertuar, żeby zrobić coś nowego, coś świeżego. Natomiast no, to jest kwestia też... myślę, na pewno do rozważenia, tak. Okej. Czyli z tych serii pytań to by było to. Zapytam, może pan kandydat chciałby coś powiedzieć od siebie, bo tak przepytuję, a ja w tym czasie zbiorę myśli. Szanowni Państwo, no, kandyduję na Urząd Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój po raz pierwszy. Doświadczenie, jakie mam i to, co udało mi się osiągnąć w ostatnich latach, to wydaje mi się, że są to cechy czy predyspozycje do tego, żeby sprawnie zarządzać miastem i gminą. A wszyscy, którzy mnie poznali, wiedzą, że jestem osobą otwartą na dialog, osobą otwartą na rozmowę. Nie boję się krytyki, nie boję się konstruktywnej krytyki, nie boję się wyciągać wniosków z błędów, które popełniłem ja, czy popełnili inni. Staram się zawsze być otwarty dla ludzi i staram się zawsze z ludźmi rozmawiać. Bardzo to, czego mi brakowało, a to, czego nauczyłem się przy okazji konsultacji do projektu do funduszy norweskich, to, że głos mieszkańców i głos mieszkańców miasta i gminy jest bardzo ważny, bardzo istotny i czasem bardzo pomocny przy realizacji pewnego typu zadań. I dlatego oparłem całą swoją kampanię i oparłem również całą dziewiątkę Marońskiego właśnie na tych szerokich konsultacjach społecznych. Właściwie cały program Dziewiątka Marońskiego został oparty o to, co wynikało z konsultacji projektu do wniosku do projektów norweskich, czyli to, co robiliśmy ja i mój zespół przez ostatnie lata. Właściwie jest to program napisany przez mieszkańców. Chciałbym, żeby Busko zasługuje na nowe otwarcie. Uważam, że wiele rzeczy zostało zrobionych dobrze. Uważam, że mamy piękne miasto, mamy wartościowych ludzi, wartościowych mieszkańców. I uważam, że należy wykorzystywać tę energię, wykorzystywać ten potencjał. Znalazłem to, co jeszcze chciałem zapytać, bo też padło to pytanie na pytanie, czy to było powtórzenie jakby takiej informacji, która krąży, że jeżeli burmistrzem zostanie pan Michał Maroński, zostaną podniesione podatki i opłaty za śmieci. Są to zasadne plotki? To są niezasadne plotki. Przede wszystkim podatki lokalne, podatki ustala Rada Miejska, opłaty za śmieci ustala Rada Miejska. To nie są opłaty, które ustala burmistrz w jakikolwiek sposób. System śmieciowy jest tak skonstruowany, że musi być samofinansowujący się. Czyli nie możemy dopłacić ani złotówki, tak jak robimy to w przypadku
dopłaty do wody, nie możemy dopłacić ani złotówki do systemu śmieciowego, on się musi sam zamknąć. Więc musimy tak mocno pilnować gospodarki śmieciowej, żeby te stawki nie wzrastały. Być może uda się w jakiś sposób je też obniżyć. Mhm. Natomiast moją ideą nie jest absolutnie podnoszenie podatku. Uważam, że niektóre podatki, tak jak rozmawialiśmy w przypadku firm transportowych, tak, powinny ulec obniżeniu. Teraz kończymy, bo tak jak powiedziałem, jesteśmy troszkę ograniczeni czasowo i percepcja widzów pewnie też nie przewiduje długich rozmów. Ja życzę powodzenia i sukcesu w tą niedzielę, bo to już będzie ta niedziela 21 kwietnia. Zapraszam serdecznie wszystkich do wyborów. Niech każdy według własnego uznania i własnych poglądów zdecyduje przy urnie. Ważne, żeby jak najwięcej osób poszło i wyraziło swoją wolę, swoje zdanie. Ja, jak wspomniałem, oddam głos na pana Michała Marońskiego, bo z analizy dwóch kandydatów wyszło mi, nie chcę się wstrzymywać od głosu, tak jak wspomniałem, że to by była postawa podobna do tej na sesjach, wstrzymywanie się. Uważam, że trzeba podjąć decyzję albo jeden kandydat, albo drugi. Ja będę głosował na pana Michała Marońskiego. Życzę sukcesu, panie Michale. Dziękujemy państwu za wysłuchanie tego wywiadu. Dziękujemy hotelowi Gromada za gościnę. I zapraszamy do urn 21. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy i dobranoc. Dobranoc.